Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed widzowie. Możecie zostawić lajka na samym początku, komentarz czy subskrypcję, a my sobie kontynuujemy naszą historię oczywiście. Tak? Proste, że tak. A ja mogę zejść na przykład z tego konia? Nie mogę wejść na pierwszą osobę. Zejść jakby tak? Nie chcę bić naszego, ty. Zysk, zsiądź. Kurwa, to nie wygląda jak zsiądź. Któryś na pewno mogę. Shiftem? O kurwa. Jasne. Chciałem zobaczyć, co to za zwłoki tu są. Templariuszy. No dobra. Co jakie tam? No ty kurwo jebana, się uspokój. Siadaj na konia, a nie mi konia bijesz. Kurwo jebana. Dobra, ty, bo to nasi są. Wypierdalaj. Ja wypierdalam w takim razie. Ty, kurwo. Na konia chcę wejść, a nie chcę uciekać. Znaczy uciekać, ale na koniu. Ty kurwo mi konia pobiłeś. Ty pierdalasz. Nie mnie dorwiesz. Dobra. Oni jacyś w szoku są. Co ja mam zrobić, bo ja tu mam misję, kurczę. A dalej nie mogę. Fantastycznie. Uspokój się. Basta, kolego. Jaką ja mam misję w ogóle? Kurwa, co tu się dzieje, widzowie? Przepraszam. My nie chcę też krzyczeć z tego względu, że mi mikrofon robi przez stereo, ale ja się zdenerwowałem. Porozmawiam z kierownikiem biura w Damaszku. Witam, czy kierownik biura w Damaszku... Kurwo jebana. Dobra. Fajno się bawicie, fajno. No, elegancko. Jeszcze coś? Fajnie, wdrap się na punkt. No kurwa właśnie, że zdołam, wiesz, bo jestem asasynem streetem. No skacz! No kurwa. Dobra widzowie, nienawidzę tej gry jednak. Chodzimy na górę, dobra. Czas przestać panikować. Znalazłeś mnie? Tu jest. O kurwa, wy też tu wchodzicie, bo przecież wy też jesteście asasynami. Oła, kamieniem jest. No. Już ty w szoku. Elo. Witam kierownika biura. Mam nadzieję, że kierownik biura jest tutaj. Na tej górze. Jo? Synchronizuj? Co znaczy, z którym mam synchronizować? Ja już widzowie nie wiem, co tu się dzieje. A którym był Orli wzrok? Nie. Widzowie, ja bym chciał Orli wzrok wykonać, tak zwany. Nie wiem, co tu się kurwa dzieje. Znajdź kierowcę, gdy będziesz mógł się ukryć? Ja bym chciał zsynchronizować. Obiekt nie może w tej chwili uzyskać. A, czyli ja najpierw muszę się ukryć. No dobra, to jump. Oni będą w szoku, nie? Jo. Oni teraz w szoku. Mówię, co jest? Ja nie wiem, dokąd powiem. Dobra. Zniknął, git. Teraz mogę sobie na spokojnie wejść, bo 3 minuty kurwa biegłem, uciekając przed naszymi właściwie. Czy ja mogę w ogóle tą bramą wejść? Ja już nie wiem, gdzie ja mam iść, ale strzałka pokazuje na mapie do góry, więc idziemy do góry. Gra wygląda dla mnie świetnie, mam nadzieję, że wam też wygląda świetnie, aczkolwiek teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić. Z tego względu, że nie mam internetu i jest to tak zwana wiadomość przykra. Więc na razie nie jestem w stanie zobaczyć, czy fajnie to wygląda w 2K, czy jak klot. Ale jestem w stanie sprawdzić i zsynchronizować obszar mojej pamięci, tylko jeszcze nie wiem jak. Wyskoczyć to ja bym bardzo nie chciał. Ale za to chciałbym, nie wiem, którym spacją? No kurwa, którym się zsynchronizowało? Widzowie, ja nie wiem jak mam to zrobić. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Serio. O co chodzi? Jakiś orli wzrok? A może pod E? Może pod E jeszcze? O, pod E widzowie. Dobra, jestem kurwa giga z banem. Gigantus banus fest jest. Ja mam takie fale na ekranie, co mnie denerwuje delikatnie. I czy teraz jestem w stanie iść dalej? Udało mi się wdrapać na punkt obserwujący. Fajno, obserwacyjny. Czy teraz mogę iść dalej? Już?
Tak jak mówię, widzowie, to bok wiary. No jo, już skakałem przed chwilą. Tak jak mówię, widzowie, ta gra jest ma tyle przycisków, że ciężko się czasem połapać, który przycisk odpowiada za co. Że przepraszam dla widza, że tyle to trwało. A teraz, gdzie my idziemy? Idziemy do Damaszku. Jo? Jo, tylko pomocą mamy może znaleźć cele, a także ustawić własny znacznik. No, ja muszę te wszystkie punkty obserwacyjne teraz po kolei się wdrapywać na nie. Mam nadzieję, że nie muszę. Zresztą ten punkt obserwacyjny jest całkiem daleko. Więc ja przede wszystkim chciałbym się dostać do Damaszku. Niestety nie mogę tego zaznaczyć w żaden sposób. Prędzej ja do Damaszku mam się udać. O co tu kurwa chodzi? Ja jestem jakiś... Ja muszę się otrząsnąć, widzowie. Jestem jakiś turbo zaspany. Idźmy do Damaszku, bo oczywiście te poboczne jakieś punkty i tak dalej to sobie będę przejmować poza odcinkami, kiedy sobie będę chillować. Idziemy do Damaszku, bo musimy zacząć misję. Miał być fajny odcinek, miałem... Kurwa, coś w nim zrobić przynajmniej. A tu na razie się zapowiada, że tak zwany koń jest walony na odcinku i nic kurwa nie robię. Idziemy, czy ja tędy do tego Damaszku zajebanego? No nie. A tak, dobra, git. To mi daje punkt obserwacyjny w ogóle. Pewnie odblokowuje sporo rzeczy, ale na naszej drodze już są dwa. Nie chce mi się na... A chociaż może na ten jeden jeszcze wejdziemy, co? Może ja na niego wejdę, ale nie będę was zanudzać z jakimś zwykłym wchodzeniem na te, na te pierdoły. Jak się tu schodziło? F? 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 Jak się tu schodziło, kurwa, z tego konia? To jest jakaś masakra, to sterowanie, widzowie. Ni chuja nie umiem. Nie będę was zanudzał, jak tam wchodzę, więc widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, nauczyłem się schodzić z konia, walić konia. Skakać po koniu, nauczyłem się brać chłopie przeciwnika, sweter mu na łeb zakładać. Wszystko, widzowie, rozumiem. Sterowanie nie jest łatwe w tej gierce, ale po burzy, która była przez 7 minut w treningu, nie ogarniałem co się dzieje, w końcu się nauczyłem i teraz czas może na normalny kurwa gameplay. Odkryłem wszystkie punkty obserwacyjne, chyba jakie mogłem, chyba jeszcze ten mogłem i odkryłem. Ale jakby tu były ze 3-4 te punkty obserwacyjne, to na każdy z nich wbiłem i odblokowałem go. Też się tego nauczyłem. Co się nie nauczyłem? Oczywiście, że się nauczyłem. No i teraz widzowie, idziemy bezpośrednio do Damaszka. Jak tu przyszedłem, leciała tu epicka muzyczka, więc pomyślałem, że tutaj otrzymam nagrywanie, bo coś czuję, że ten Damaszek to jakieś szefowe miejsce dla szefów. Spiesz się powoli. Poruszanie się spokojnym tempem. Bibrum tak zwany. Przyciągnięcia niechcianej uwagi. Rozumiem. Normalnie będzie ślimaczone się, żeby gameplay trwał 3 godziny. O, od razu mi konia zespawnowało. Fajno, wchodzę, patrzcie. To Czechu potrafi? Pewnie, że kurwa Czechu potrafi. Dobra, punkt kontrolny by trzeba było chyba odblokować po pierwsze. A więc to jest ten słynny Damaszek. No wygląda gorzej niż go zapamiętałem, nie będę ukrywać. Ale przypominam, że to gra z 2009 roku albo coś takiego, więc nie oczekujmy od niej dużo. No jak na tamte czasy to chyba robiły wrażenie. A to są przeciwnicy? To są przeciwnicy, a ja coś dostanę fa... Nie, ten przycisk, ale się uczę. A coś dostanę fajnego, jak ich zabiję, tak? Nie. Kurwa. A, możesz tak też. Witam! Dostanę jakieś osiągnięcie, bo za zabijanie templariuszy dostaję osiągnięcie. Mam ich zabić 50. Na razie mam chyba 3. Spokojnie się uspokój. No ale templariusze są, słuchajcie, ciężcy, bo oni się jak machną, to naprawdę te trzy paski zdrowia ci schodzą. Jeszcze się chłopie bierze za szmaty i rzuca. No, templariusze to tutaj takie, kurczę, Mariusze Pudzianowskie są. Oj, wracają wspomnienia. Wracają wspomnienia. Na ratunek mieszkańcom. F, aby... Dobra. Ja pomogę. Witam. Ja pomóż. Patrzcie, jak się łapie przeciwnika za fraki, pa. Czekaj, nie ten przycisk. Ten. Poczekaj. Nie ten. W którym kurwa się łapało? Nie shiftem się łapało? Ale koń mu sprzedał kopa. Byłem...
Byłem przekonany, że łapie się shiftem. Ale z tego co widzę, to się nie łapie shiftem, więc w sumie nie wiem jak... A, dobra, bo jestem na trybie obrony, ale patrzcie. Pyk. I wypierdalasz. I bije ci kumpla, chłopie, na dziurę. Pach. Pach. Jeden pokonany. No, następny. Pyk. Pyk. Chłopie, bierę... nie ten przycisk. Kurwa, ciągle mi się myli. Shift. Wypierdalasz. I kumpla. Nara. I dojeżdżamy, dojeżdżamy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. I narka, i narka, i narka. No widzowie, i co? Nie nauczył się Czechu, jak mówił? Nauczył się. Witam. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Piętki. No i wszystko. Uczeni, uczeni pomogą się przedostać koło strażników. O! Mieszaj się ich w grupie, szukaj na w tym. Dobra, kit. Spacja. Idziemy, idziemy, panowie, idziemy. Bo... No, no, no. Znaczy, no wyglądam trochę inaczej. Niż oni. Ale... Okej. Okay. Inaczej chyba wejść do tego Damaszku się nie da, tak szczerze. Ewentualnie jeszcze wybić wszystkich możliwych strażników, ale ja jestem jednym gościem, który ledwo co umie trzymać klawiaturę. I klikać cokolwiek tutaj w tej grze komputerowej. Witam, witam, ja jestem tylko i wyłącznie zwykłym uczonym. Ty, jak oni tak naprawdę tak chodzili? Naprawdę 20 minut, kurwa, do nie wiem, na targowisko szli? Z bramy? Jak oni w takim tempie chodzili, to... O, gościu. Witam, witam, dobra. Czas się chyba... ulotnić. No. I miodzio. Idziemy. Misję mamy, słuchajcie... O kurwa. Zakończone śledztwa. Musisz zakończyć dwa śledztwa, aby uzyskać dostęp do wspomnień. Ale jakie śledztwa? Altair. Uczeni. Wdrap się do punktu obserwującego, aby go tego... No dobrze, czyli... Obserwujący punkt. Damy radę. Pyk, pyk. Zważywszy, że jestem asasynem, to jestem gigakoksem i mogę zeskakać wszędzie. Nie jest to dla mnie żaden problem. Pyk, 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 pyk. No te punkty obserwacyjne to jest dość ważny element gierki, aczkolwiek nie będę ukrywać, że dość nudny. W sensie, póki mam jeden, dwa... Znaczy, to jest nudne na odcinek, ale... Jeżeli sobie tak wchodzisz na tą wieżę, to jest to niezwykle satysfakcjonujące, nie będę ukrywać. Mega satysfakcjonujące. I patrzcie, i klikam E i mamy to. Jak się Czechu, co? Nie mówi Czechu, że się nauczył? Mówił. Mówisz, że się nauczył. Jak ja wszystkie przyciski. Zapisywanie. Punkt obserwacyjny. W dzielnicy biedoty w Damaszku, które udało się wdrapać. 1 na 9, no. Trochę tych... O, tam jest ten! Biją kogoś, kurwa, trzeba go uratować. Idziemy, coś będziemy pierdolić. Nieważne, że to jest środek miasta. No już ci pomagam. Witam. Elo. Ja pomóc. To się będę pierdolić. To jakieś bobki są. Kurwa jebana od pleców. Poczekaj na kolej swoje, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Gorzej by było, jakby to byli templariusze, bo taki bobek to jest, bobki. To już ostatni. Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu. To jest za to odpowiedzialny. I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. To nie ja. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Joho. To zaiste ciężkie czasy. A czemu, czemu? No dobra, idę. Nie wiem. Pokaż, musisz ukończyć śledztwa. Wyścig do informatora. Kurwa, co tu się dzieje, widzowie? Uczeni, kradzież kieszonkowa. No dobra. Ty, ja myślałem, że my tu będziemy mieli proste zadanie. A do B. To jest całe mapy, po których ja się muszę... po których ja muszę chodzić i odblokowywać. To jest bardzo ciekawe, bo zupełnie inaczej zapamiętałem sobie w mojej głowie tą grę, niż jej teraz się okazuje faktycznie. Idziemy komuś coś ukraść. Jak się kradło komuś coś? Nie będę ukrywać, że... No nie pamiętam. No skok, kok, skok, kok. Skok, kok.
No i schodzimy, delikatnie, elegancko. Cześć. Jak teraz zeskoczyć? Nie. Jak zeskoczyć z tego, żeby on zszedł na maksa? Klikam spację, on nie chce. Ja chcę zejść, rozumiesz? Zejść. Na ziemię. Jak się schodzi na ziemię? Tego się Czechu akurat nie nauczył. Po co mu to? Kurwa. Panie, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Dobra, git. Musimy komuś coś ukraść. Komu dokładnie? Tobie? Jesteś zbyt blisko, aby dokonać kradzieży, okej. Okay. Rozumiesz? Tak. Mam dostarczyć list twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz, z kim się spotkać? Z tym samym człowiekiem, co zawsze. Nie waż się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu. I wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze. Illuminati. Nie zwlekaj więc, czas ucieka. Monka giga. Ciekawe, czy jest tu Illuminati. Jak ja już chcę nagrywać, kurwa, tego. Spójrz, nie zawiedziesz. Ja już mam ochotę nagrywać serię z ciekawostek Assassin's Creed'a. Myślę, że możemy pomyśleć. Na razie by się wypadało dokończyć Kroniki Mertany ciekawostki. No i wiele serii, kurczę. Mamy strasznie dużo serii. Jak się chodziło? Spokojnie. O kurwa, co ja robię? Zejdź! Kurwa, no tak go to... Ja pierdolę. No złaź, debilu! No zejdź, kurczę. O, udało się. Dobra. Oj, przepraszam, najmocniej. Przepraszam. Cześć. Co? No, no kurwa, jak się nie powie... Ech, kurwa mać, widzowie. Ale zjebałem. To jak się kradło? Bo już nie pamiętam, jak się kradło. Jak będę sobie tak przechodził koło ludzi, to coś się stanie i oni mi będą atakować? A nie, okej. Okay. Dobra, to idziemy gdzieś indziej, no bo kradzież nam nie wyszła. Ocalenie mieszkańca. No wykonajmy, no co nie. Idziemy kogoś ocalić. Łe, to twa... O kurczę. Proszę, robisz mi krzywdę. Pyk. I pyk, lamusa. Ja mogę walczyć tymi sztyletami moimi? Lego! Poczekaj, kurwo jebana! Zaczekaj, mogę sztyletem cię napierdalać? Chyba nie mogę. Dobra, na dupce cię w takim razie normalnie mieczem, jak kulturalnie, jak człowiek. Zmień mi kamerę, bo nic nie widzę. Kamerę byś mnie zmienił. Dobra, wszystko. A ci to kto jest? Ci to kto jest? To, co to za ekipa? Bojownicy, ekipa bojowników? Elo? Witaj, przyjacielu. Siema. Jeśli potrzebujesz pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mogę ci pomóc, powstrzymając twoich prześladowców? Okej. Co tu się stało? A, no dobra. W każdym razie idziemy dalej. Gdzie idziemy? Punkt obserwujący? Też trzeba wejść, widzowie, na punkt obserwujący. Znaczy, jeżeli chodzi o punkty obserwujące, to w sumie porobiłbym sobie je solo, bo one są dość nudne. Właściwie, ale chyba odblokuje mi kilka ciekawych rzeczy, więc na razie może na to wejdźmy, na to jeden punkt obserwujący. Kurwa, nie spodziewałem się naprawdę takiej gierki. Czemu ja nie mogę niby do góry wejść? No go. Naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałem się takiej gierki. Byłem przekonany, że ta gra będzie wyglądać zupełnie inaczej i w mojej głowie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego też mentalnie nastawiłem się na zupełnie inne podejście do nagrywania tego odcinka. Nie sądziłem, że to będzie otwarty świat, to będzie taka gra typu RPG. No sądziłem, że tutaj będzie bardzo dużo fabuły. Zupełnie inaczej 10 lat temu zapamiętałem tą gierkę, tak jak mówiłem. I się kurwa teraz, widzowie, zaskoczyłem. W ogóle te trzy odcinki, które nagrałem, są strasznym dla mnie zaskoczeniem, jeżeli chodzi o wszystko. Zupełnie się nie spodziewałem tego. Nie tak sobie całą tą gierkę wyobrażałem. Nie tak sobie ją zapamiętałem. I to mi odblokowało nowe rzeczy? Powinno, ale najpierw skok. Jump. Myk.
Ocalenie mieszkańca znowu. No dobra, chodźmy ocalić kogoś. Ale my musimy jakieś śledztwo zacząć robić, a nie ocalać mieszkańców, kurwa. Pyk. Dobra, pyk, 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 pyk. To jest dość łatwe akurat zgromić tych bobków. Czemu my ocalamy tych mieszkańców? Ej, przecież ja się bronię, a... O co chodzi? O co chodzi, że ja się bronię, a tutaj... Klikam prawy przycisk myszy i dostaję na tak zwaną dziurę. Czemu? Jeśli strażnicy cię wykryją, spróbuj uciec z ich pola. Nie, jeśli strażnicy mnie wykryją, to mi nakopię do dupy, tylko... Tym razem z jakiegoś powodu nie wyszło. Jeszcze raz chciałbym ocalić mieszkańca. Jednego od razu sobie wyeliminujemy, co nie jak tak. Pyk. Z zaskoczenia. I od razu miecza wyciągamy. Jo. I walimy. Pyk, 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 pyk. I pyk. Gdzie następni? No chodź, chodź, chodź. Ty kurwa, samice? Od pleców? Mieczem? Zboczeńcu? Nieładnie to tak. Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Spoko. Okej, nie wiem co się stanie, jak odblokuję wszystkich mieszkańców. Ale widzę, że ekipa, kurwa, zabijaków się tu zebrała. Za każdym razem, kiedy co, uratuję mieszkańca, to się bojownicy zbierają? Nie wiem, kurwa, ale wykonałbym jakieś misje. Tu jest misja, kradzież kieszonkowia. Myślałem, że to ja, kurwa, jestem, a to misja. Co trzeba zrobić? To tylko kwestia czasu, zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo suku leży w jego interesie! Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. Nie ogarniam, co się dzieje, widzowie, na tym odcinku i na tych odcinkach i w tej grze komputerowej. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abulnukuda. Króla kupców? Ha! Nie przyjmiecie! Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. Dobra. I teraz jak się kurwa kradło kieszonkowo? Jak się kradło kieszonkowo? Jest przycisk kradzieży. Pod F? Nie. Pod E? Nie. Jak mam ukraść coś kieszonkowo, kurwa? Ja pierdolę. Jeszcze ktoś mnie zaczął... No ty kurwo jebana. Do... moi ziomki, ziomki. Dobrze. Rozjebaliście mi kradzież kieszonkową. Kurwa, nie umiem kraść kieszonkowo. Jak się kradło, widzowie, kieszonkowo? Był taki piękny tutorial w pierwszym odcinku i zupełnie zapomniałem, co miałem zrobić. Bo jak ja mam tam... A ja nadal mogę cię okraść kieszonkowo? A mogę, jeszcze raz. Ty, widzowie, czekajcie, kliknę escape i zobaczę na ten pierwszy odcinek, czy nam drugi, gdzie nam pokazywano, jak mam kraść kieszonkowo. Ciekawe co tu... Nie sądzę! Straże! Złodziej! Co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, widzowie, według porodnika powinienem klikać teraz shift i za nim i po prostu pod shiftem mu to jąknąć. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem, czy on chyba nie może stać, tylko musimy jakby w trakcie drogi ukraść to. Klikamy shift. Kiedy on idzie, to my mu jąk. Jąk. I wszystko. No i widzowie, miodzio. Kamil przygotowuje dużą dostawę. Zdobyłem list świadczący o tym. Fajno. Mogę wyjść z misji. I co, widzowie? Możemy jeszcze tutaj wykonać tak zwaną kradzież kieszonkową. Przed chwilą tam byliśmy. Drogi. Czy ja tam byłem, bo przez chwilę zamiast odmutować odcinek, to zapomniałem, że miałem to zrobić i odmutować ten odcinek.
Nie wiem, nie wiem, gdzie akurat skończyliśmy. Ale to tam zmutowany byłem na 2 minutki, bo patrzyłem właśnie tutorial, jak tą kradzież kurwa dokonać. Chowaj ten miecz, ty. Dobra. Podchodzimy, słuchamy jeszcze raz dialogu. A, nie słuchamy nawet dialogu, bo po co przecież? No racja. No i idź, kolego, niczym się nie martw. Pyk, chodź. Nie! Trzeba się pozbywać takich szumowin jak ty! O co wam kurwy chodzi? Dobrze, bojownicy! A tak, kurwa! Ale czemu tak się stało? Znowu! Przecież klikałem shift, a shiftem powinienem delikatnie tą laskę, kurwa, posunąć. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Dobra. Wyścig do informatora. No chodźmy tam. Spróbujmy tą misję wyścig do informatora. Bo w innym wypadku to tu się dzieją niefajne rzeczy. Z jakiegoś powodu nie udaje mi się tej misji wykonać. Ciągle. Więc chodźmy. Wydaje mi się, że chodzenie jak zwykły frajer po drogach jest dla totalnych lamusów. Więc my będziemy chodzić kurwa tak jak asasyn powinien chodzić. I skacząc jak pojebany po dachach. I tak też będzie szybciej. I będziemy jakieś znaczki znajdować od razu. Pyk. Elegancka. Elegancja. Elegancja. Ja mogę tu skoczyć? Nie mogę. Złaś. Idziemy tu, cyk, 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 cyk. No. I jakoś tędy się tam dostaniemy. O, jest tu przeciwnik tak zwany. No kurwo, klikłem na cię. Co za dziwny człowiek. Picowie. Wy sobie nie zdaje. Wy oglądacie ten odcinek i myślicie, że jestem kurwa giga osłem. Ja wiem o tym. A wy sobie nie zdajecie sprawy, jak ciężkie jest sterowanie w tej grze komputerowej. To jest jakiś kurwa kosmos. To jest kosmos. Dziwne. Po co to robisz? Pyk. Pyk. Dobra. Tutaj co mamy zrobić? Gdzie mamy to zrobić? Tu jest jakiś wyścig informacyjny, cokolwiek to daje. Wyścig do informatora? Whatever. To jak się to jest chyba może na górze? Więc jump, jump, jump. Proste. To ja. I co? Gdzieś tutaj to? Tu? Namierz informatora, witam. Pokój i bezpieczeństwo, Altairze. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć. Chyba jest w okolicy. Okej, będę musiał zapierdalać, to? Super. Gdzie? Ja mam się kurwa tam dostać? W minutę? Kogoś pojebało? Kto robił ten timer? Czy to jest pół mapy? No kurwa, jeszcze ja z moim skakaniem i umiejętnością poruszania się w tej grze to zdecydowanie więcej niż pół minuty. Co? To ja zrobiłem. Dobra, je. Ja pierdolę. Co ja mówię? Co ja robię w tej grze? Ta gra jest albo tak drewniana, albo ja nie umiem w ogóle kurwa w tą grę grać. Istnieją dwie szanse w sumie. I obie mogą być poprawne. I jednocześnie gra może być drewniana i ja mogę nie umieć grać w tą grę. Dobra, stąd jumpniemy. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Witam. Elo. Muszę być anonimowy, rozumiesz to, że muszę być anonimowy? Rozumiesz, że muszę być anonimowy? Ja pierdolę. Ja. Widzowie, ja chciałem nagrać fajne odcinki dla widzów. Mówię, tak, ale kurwa, odcinki nagramy, mówię. I ocie dupca. Nie. Jestem anonimowy, witam. Ciekawy wybór. Udało się jakimś cudem. To jest najgorsza seria, jaką nagrałem, przysięgam. Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. Dobra, dzięki. A to jest dochodzenie. Elegancko. No dobra, teraz przydałoby się może wejść na punkt kontrolny. No bo odblokujemy może nowe aktywności tutaj.
więc chodźmy. Ej, serio, jestem, albo ja jestem tak zły w nagrywanie tego typu gier, albo to się może na tyle przyjemnie oglądać, jak ja dzbanię absolutnie każdą możliwą rzecz w tej grze, że ja już sam nie wiem, widzowie. To może być zabawne, dla mnie to nie jest, bo się wkurzą. To zawsze jak starasz się nagrać fajny odcinek, a to kurwa ci nie wychodzi, wszystko psujesz, no to nie jest dla ciebie fajne. Ale dla widzów to się akurat może nawet całkiem przyjemnie oglądać. No. Nawet przycisk kurwa synchronizacji zepsułem. Tak, zobaczmy gdzie co jest na mieście. Nowe rzeczy zaznaczone, mam nadzieję. Biuro. Wróć do kierownika biura. No dobra. No to wracam. A co to jest takie taki tutaj, o, podsłuchiwanie. No to ja bym podsłuchnął kogoś. Jak tu teraz zeskoczyć tak kulturalnie? Mhm, bardzo kulturalne zaskoczenie. No podsłuchuję. A, bo ja żeby podsłuchiwać, no tak, muszę sobie usiąść kulturalnie na ławce, więc trzeba tak zrobić. I, albo najpierw na ławce, pyk, pyk, pyk. I teraz podsłuchiwanie. Nie? O co chodzi? Halo? A i muszę jeszcze tak i co i e? Jo. Mówię, że to szczury. Nie, to dzieci, słyszę ich śmiechy. Szczury czy dzieci, tak czy owak ten hałas nie sprzyja handlowi. Ktoś musi wspiąć się na te belki i zrobić z tym porządek. Ciekawe jak się tam dostają. Pewnie przez centralny dziedziniec. Powinniśmy poprosić straż, by się tym zajęła. Ha, oni są zbyt zajęci polerowaniem tyłka swego pana. Wiem, że dochodzenie zakończenia. Można się dostać do belek nad głównym dziedzińcem. Fajno. Tylko na razie mnie to nie interesuje. Poszedłbym do tego biura, żebym zrobił cokolwiek w tym odcinku. Więc go, do biura. Myślę, że z czasem, widzowie, ogarniemy chodzenie i poruszanie się po tym mieście. Trochę to zajmie zapewne, no ale myślę, że ostatecznie nawet takiemu gałganowi jak mi uda się jakoś sprawnie przechodzić misję w tym odcinku. Nie wiem, którędy jest szybciej, czy górą, czy dołem. W sumie, no możesz tutaj wejść. Nie o to mi chodziło, ale git. Bądźcie silni jak Talahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Go, go, go. W takim razie do biura. Po co my do tego biura idziemy? Nie wiem. Jak to zazwyczaj... A, bo to jest biuro asasynów. Weź się do biura, znajduje się na dachu. No to jestem. Chyba, że... A, że tutaj, tak? Nie zrobiłam nic złego. Złodzieju, jesteś śmieciem. No i ale jak ja mam teraz zejść na dół? Bo ja tego w ogóle już nie rozumiem. Jak mam skoczyć na dół? Nichuja, widzowie, nie wiem. Wcześniej to jakoś wychodziło w miarę mi sprawnie, a shiftem po prostu. Okej. Okay. Biuro asasynów, witam serdecznie. No ma to logiczny sens, że znajduje się na wejście na górze. W jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. Sekretne. Nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Al-Mualimowi przeszkadza jego działalność. Mamy ją zakończyć. Zakładam, że przeszukałeś teren, żeby lepiej zrozumieć... Dzbanie. Tak. Pomóż. Z tego, co się dowiedziałem, dzbany mamy. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Co to? Notatka? Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Dobra, jest to jakieś ulepszanie pancerza? To było fajne.
To była fajna, ale to jest gra z 2009 roku. Ale fajnie by było, jakby mógł ulepszać jakiś pancerz i tak dalej. Wydaje mi się, że jestem na 90% przekonany, że w późniejszych wersjach gry w istocie tą gierkę możemy pomijać. Kurwa, co ja powiedziałem? Możemy gierkę ulepszać, w sensie możemy postać ulepszać, możemy gierkę pomijać, kurwa. Że tam gdzieś w Asasynie takim, który się znajdował gdzieś tam w latach 1800 roku, był taki Asasyn. Te późniejsze są coraz jakby dalej. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Jestem przekonany, że tam mogliśmy ulepszać sobie pancerz. Jeżeli nie możemy, to trochę drętwa ta gierka może się wydawać. No ale też, tak jak mówię, to jest 2009 rok, więc myślę, że i tak całkiem nieźle. Cel do likwidacji. Czy uda nam się zlikwidować cel w dzisiejszym odcinku? Mam, kurwa, taką nadzieję. Chodźmy. Może coś w tym odcinku w końcu zrobimy. Jak to jest, że ja spadam? Dlaczego? Po co? Przecież nie klikam nic. Nie klikam shifta, żeby zejść na dół. Co mogło go skłonić do biegania? Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz, co sprzedaje! Nie zobaczę, co sprzedajesz. O kurwa. Nie mam parę moment. Wyduchaj. Chyba nie mam. A jest to jakieś waluta, cokolwiek? No właśnie. Brakuje mi, bo to jest taki... Nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna. Bo to jest taki RPG troszeczkę. W sensie, nawet ciężko to nazwać RPGiem, bo tu... Nie wiem, co to jest, kurwa, za gatunek gierki. Przygodowa. Nie wiem. Ja muszę kogoś na jakby namierzyć, tylko nie do końca wiem teraz kogo. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć. Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. A jak oni teraz mam zabić? Rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Możliwe, że dzisiaj gierka jest delikatnie za cicho, więc w poprzednim odcinku... W następnym odcinku, ja widzę, że jest pierwsza w nocy, nie myślę. Dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W poprzednim odcinku normalnie. Prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że w następnym odcinku oczywiście zobaczę ten i w ewentualności polepszę. Spokojnie, Tanirze, nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami. Nie, przestań! Przestać? Dopiero zaczyna! Nie! Przestań! Przyszedłeś do mojego suku! Stanąłeś przed... Chyba nie mogę nawet... No, nie mogę zainterweniować. Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz wiedzieć, gdzie twoje miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Fajnie, że woda się zmieniła na czerwony. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Okej. Więc, ale to my po prostu mam za nim iść i... Pyk? Plecki? Okej. Nie było to jakieś turbo ciężkie. Właśnie, ale to co pamiętałem to... To te sceny. I reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych.
Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha. Ona cię zniszczy, dziecko. A, potwierdzenie, że go zabiliśmy. I co teraz? Alarm w mieście, zachowując anonimowy wróć do biura, aby zakończyć misję. Jak mam kurwa zachować anonimowość? Rozumiem, że z wszystkimi mam się nie bić naraz, więc pozwolę sobie wejść kurwa tam, gdzie wy wejść nie będziecie w stanie. I na przykład kurczę tutaj. Zestań mnie kamieniami na dół coś. Skacz, 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 skacz. Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Dobra, na górę gdzieś. Na dach będzie chyba najłatwiej, tak mi się wydaje. I teraz z tego co kumam, to musimy się gdzieś ukryć. Najlepiej w jakimś... tutaj na przykład. Oni też potrafią po dachach. Dobra. Bezpieczny? Chyba tak. Ale nadal chyba jest alarm. Ale po dachach raczej powinno być w miarę bezpiecznie. Więc idziemy oddać misję. Dobra, udało się widzowie coś w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy misję. Kurwo jebana, jakie mnie zabić. O ty, lamusie. Pyk, pyk. No i gleba. Wszystko. I cyk, a czyli nieważne na kogo teraz natrafię, już się plotka o tym, że tu asasyn jest rozeszła. Dlatego trzeba ostrożnie. Bierzemy tutaj znaczkę. To nie jak tak. I go, dalej. Pyk, pyk, pyk. No nie no, skakanie po tych dachach to akurat jest takie przyjemne. No to akurat asasyn zrobił dobrze. To im trzeba przyznać. Może jakieś sterowanie nie jest turbo intuicyjne. I w połowie kurwa tych odcinków to ja nie wiem co ja właściwie robię. To jeśli chodzi o bieganie po tych budynkach, no dobrze zrobione, bardzo dobrze. Jak na te, grom, grę z te... O, tu jest coś do zebrania, ja bym wziął sobie znajdźkę. Na dół. Jak my się w ogóle nazywamy? Altair? Już nie wiem, jak my się nazywamy. Chyba Altair. Zebrałeś flagę, okej. Nie wiem, co się stanie, jak zbierę je 100 i nie wiem, czy jest to możliwe. Dobra, jak ja już widzowie ogarnę sterowanie, to już jest naprawdę miodzio. To już nie będzie nudów na odcinku. Słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Nie, też nie, i widzowie was też nie powinno. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, okay, tutaj powinien być zapis gierki. Cel został zlikwidowany i mam nadzieję, że taki zapis został zrobiony. Jest, zapisywanie. Bo aktualnie, słuchajcie, zamierzam opuścić gierkę. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam, że był kurwa tak chaotyczny. Dalszą część historii oczywiście poznałem sobie w następnym odcinku. Już mniej więcej znam sterowanie, to było ciężkie. Mam nadzieję, że się chociaż trochę pośmieliście z tego, jak wszystko kurczę psuje i się wkurzam. Możecie zostawić lajka, wpaść na Discord, Instagram, mój drugi kanał vlogowy oraz Twitch. Gdzie streamuję, macie w opisie, wpadajcie tam, bo tam się dzieje. Właściwie pod każdy link coś się dzieje, na Instagramku za dużo nie, ale kto wie, czy w przyszłości nie powrzucam jakichś ciekawych zdjęć, a trochę ich w sumie mam. Lubię się bawić w Photoshopie, więc kto wie, widzowie. Dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Wiem co, te odcinki są chaotyczne.